Urodziłam się w Kazimierzewie. W czasie, jak wojna wybuchła, miałam 4 lata. Mieszkałam z rodzicami. W czasie wojny urodził się brat w 40 roku. Światła nie było, ciężkie warunki, nie? Przecież ani świeczki, niczego. To jest to z Kazimierzewa, moje rodzinne strony i mój dom rodzinny. Był ładny dzień, miałem dosyć. Rano się obudziliśmy i już było. Obudziliśmy się, że jest wojna. Potem szykowaliśmy się do ucieczki. Spaliśmy w opuszczonych majątkach. Aha, bo już ludzie co? Już tam uciekali dalej. No było pełno, pełno ludzi przecież. Na tych opuszczonych majątkach. To pełno ludzi, nie z tego wymieszaliście? Ale no, pełno, no, na podłodze, no. Spaliśmy pod stogiem i zaczęli strzelać, bomby spadałyśmy i zaczęli uciekać. A na tych majątkach żeśmy się bawili przecież, na z dziećmi, tam pełno dzieci było. I jak wróciliście, to wasz dom stał? Ja i pełno hakiem krojców, swastyków było na domie. Niemcy tak? Popisali, no. Wysiedli? No coś. Powiesili, nie napisali, rysowali. Czemu was nie wysiedlili? Bo Niemiec wziął ziemię, gospodarstwo i przyjął do siebie, przyłączył. Jak był zmrak zapadał, a do kogo to, jak to było? Do takiej rodziny kolejarzy, no. A na noc. A do nich akurat? No bo byli pewni, że ich nie wysiedlą, bo to taki był, no, na kolei pracował, aha, no. No jak krakowskich wysiedlali, to było niedziela, to pamiętam. Po, tak? Po obiad, widzisz, przyjechali. Esmani przyjeżdżali i... co? I kazali ludziom co? Jak wysiedlenie? Ale byli dosyć spokojni, bo kazali ciotki krakowskiej się schować, nie zabrali ją. A tata pojechał, żeby... z kościoła nie wracali do domu, bo wysiedlili i się uratowali, nie? Nie było u was Niemców, nie mieszkali tam, nie? U was, ale... Jeden pokój sobie zarezerwowali, jak przyjadą jacyś goście do nich. No i myśmy się dosyć dobrze żyli, bo kradli Niemcowi, chowaliśmy. Ale kto kradł, mama? No posi, zboża sobie nabrali, wiesz. Ale co? No bo Niemcy mieli zboże w naszej stodole, wszystko, no. Myśmy chowali owieczkę. A nie wolno było. A nie wolno. No co trzeba było nakarmić, trzeba było napaść, żeby nie był głodny. Zawsze mama mówiła, jak fraza pojedzie, to był niemiecki sołtys, to mamy uciekać, bo nie wolno było. Czy na pastwisko się szło? No koło domu. Bo dwa kolczyki mają. Witosławi poszło do szkoły, no, mam 7 lat. Do niemieckiej szkoły nauczanie było po niemiecku. To nie było nauki, tylko zbieranie malin do wojska, liści, nie wiem, na herbatę. Bałam się iść zawsze, wiesz, bo ciemno było w tych lipach, nie? Dawniej szaro było, świateł nie było przecież, ulicznych niczego, nie? A się nie bałaś wracać? Jakieś szczelanie było? Jak to wyglądało? No kto się... A dzisiaj się z tym boją wracać, no jak trzeba, to trzeba boić. Mój mąż pracował jako 13-letni chłopak u Niemca w piekarni. Pracował w nocy, a z tego zrobiła się później rodzinna piekarnia i jeszcze ta piekarnia istniała do niedawna. Koniec wojny, no to Ruski wkroczyli, nie? Wojsko rosyjskie. Taka patrol no, wojskowo. Jechała, no, ogłaszała. No i pytali się o Germanów, nie? No. A do nas przyszli dwoje, bo Łotyszy się poddało. Bo mówi, że dalej nie pójdą, niech zginą, bo już są za słabi. No, i żeśmy ich przygotowali w stodole. Co jak patrol przyszła, żeby ich obudzić, powiedzieli. Tej szczelali ruskie, oni się nie chcieli obudzić. Bo to jak kłamali, to by nas zabili. A na szczęście, że się obudzili, na chwilę Łotysze się poddali. I zabili ich? Nie wiem, nawet wiem, że jedzenie stawiali, nie? Nawet z nimi, z tymi Łotyszami jedli ruski razem. Ci Łotysze, to dlaczego oni się znaleźli u was? No bo i z Niemcami walczyli wtedy. Po stronie niemieckiej byli, no. Tak?
Ojca kuzynka nam pracowała Niemca, bo umiała niemiecki język jako sekretarka. I mówiła tym Niemcom, że mają uciekać, bo jest koniec wojny, Ruski wchodzą. Oni nie wierzyli, a w końcu złożyły, bo przycinali. No i w wiosce, jak Niemcy uciekali, porzucali dużo granatów. I w pewnym koło domu znalazły się granaty. Dzieci poszły się bawić. Granat urwał, jedną zabił w szczępach, a drugi urwał nogę. Zginęły moje znajome. No ojciec pomagał mi. Woził do Potulic, do obozu, ludziom chleb. Po wojnie, jak się skończyła, więźniowie robili z takich patyczków krzyż. Jako prezent za to. No i ten krzyż w naszej rodzinie jest, prawda? No jest, jest. Później było ten transport rosyjski, stały na torach, żeśmy nie mogli do szkoły chodzić. Tośmy pod wagonami przychodzili. Ruski strzelali i do nas trafili przez okno do pokoju. Pocisk trafił, całe krzesło popsute było, nie pozwolę. I odbił się od... Mama wyszła, odbił się od drzwi, bo by było zabił. No opowiedziałam już swoje życie, jak pamiętam, jako dziecko.